Lilmi 9 i Etam. Wolę swoje Lilmi Nazo. Siemanko! Niedawno zadebiutowała nowa seria smartfonów od Realme. Do mnie właśnie trafił najtańszy przedstawiciel tej serii, czyli Realme 9i. Jak wiecie z poprzednich moich filmów, przewinęło się przez moje ręce już kilka smartfonów tej marki i raczej każdy pozytywnie mnie zaskoczył. Czy nowe Realme będzie kontynuować tą tradycję? Czy może tym razem powinęła im się noga? Tego dowiecie się z materiału, zapraszam. Oprócz telefonu, producent dorzuca do zestawu ładowarkę 33W oraz silikonowe etui. Trzeba przyznać, że etui jest naprawdę solidne, odpowiednio grube i bardzo dobrze chroni telefon. Ale zaznaczam, że jego założenie jest trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ja akurat nie jestem fanem tak grubego etui, bo to jak wiadomo pogrubia telefon i nie wygląda zbyt fajnie. Jeśli etui, to ja wybieram jak najcieńsze i jak najbardziej dyskretne. Może takie etui nie chroni w 100%, ale chociaż w jakimś minimalnym stopniu niweluje ryzyko powstawania rys. A te etui od Realme dosyć mocno pogrubia smartfon, który i tak jest sporych rozmiarów. Telefon wygląda jak milion innych smartfonów. Niczym specjalnym się nie wyróżnia. Jak widzicie, mój testowany egzemplarz jest w kolorze niebieskim. Wykonany z tworzywa sztucznego, co jest raczej standardem w tej półce cenowej. Plastik jest całkiem dobrej jakości, wszystko dobrze spasowane, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy. Na pleckach mamy ciekawy wzór, takie paski, które dodają trochę uroku. Niestety mimo matowej powierzchni tył dosyć mocno zbiera odciski od palców. Po prawej stronie mamy przycisk zasilania zintegrowany wraz z czytnikiem linii papilarnych, który jest szybki i celny. Po lewej tackę na dwie karty SIM i kartę pamięci microSD oraz przyciski regulacji głośności. A na dole USB typu C, co jest standardem, głośnik i niespodzianka złącze słuchawkowe jack 3,5 mm. Ekran to IPS o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości Full HD z plusem i odświeżaniem 90 Hz. Proporcje 20:9. Mamy całkiem cienkie ramki, jedynie dolna jest nieco szersza. Ekran jest niezłej jakości, oferuje dosyć szerokie kąty widzenia, ma dobry kontrast i naprawdę niezłą jak na IPS-a czerń. Jeśli chodzi o jasność, to również nie jest źle. O tej porze roku nie ma takiego słońca jak latem, ale obecnie nie było żadnych problemów z widocznością na dworze. Ogólnie co do ekranu mam trzy zastrzeżenia. Po pierwsze, szkoda, że to nie AMOLED. Po drugie, poprzednik, czyli Realme 8i, miał odświeżanie 120 Hz. Tutaj jest 90, więc można powiedzieć, że na tym polu Realme obniżyło loty. No i po trzecie, nie znajdziemy tutaj Always On Display. Za pracę urządzenia odpowiada nowy procesor Snapdragon 680, który wspierany jest 4 GB RAM-u. Do tego mamy 128 GB pamięci nadane. I powiem tak, do codziennych zwykłych czynności typu oglądanie YouTube'a, sprawdzenie pogody czy napisanie SMS-a wystarczy. Ale od samego początku zauważalne były spadki płynności, drobne lagi czy zacięcia. Nie jest to ani demon prędkości, ani wydajności. Można powiedzieć, że działa. Byle jak, ale działa. Od razu powiem, że o graniu w bardziej wymagające tytuły możemy zapomnieć. Podczas dwutygodniowego użytkowania miałem wrażenie, że działa mniej płynnie niż telefon mojej córki, czyli Realme Narzo 35G. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką Realme UI w wersji 2.0. Już we wcześniejszych materiałach mówiłem o tej nakładce, więc nie będę się powtarzać. Jednym zdaniem, nakładka lekka, nowoczesna, z szerokim zakresem personalizacji. Jeśli chodzi o audio, to mamy tutaj głośniki stereo. Nie są one powalające, ale są. Grają trochę płasko, jednak nie spodziewałem się niczego innego w tej cenie. Do przeglądania YouTube'a wystarczą. Do muzyki polecam słuchawki, tym bardziej, że mamy tutaj gniazdo mini jack. Bateria to 5000 mAh, która zapewnia spokojnie 2, a czasem nawet 3 dni mniej intensywnego użytkowania. Ładowarka 33W, dzięki której ładowanie do pełna trwa nieco ponad godzinę. Nie jest to najszybsze ładowanie na świecie, ale warto pamiętać, że tegoroczny flagowiec Samsunga model S22 ma ładowanie 25W. Więc patrząc z tej perspektywy, w Realme nie jest źle. Jeśli chodzi o aparat, w sumie nie ma specjalnie o czym mówić. Ale dla formalności, aparat główny 50 megapikseli ze światłem f1.8,
portretowy 2 megapiksele ze światłem f2.4 oraz makro 2 megapiksele również ze światłem f2.4. Po takim zestawie można uznać, że smartfon dysponuje w sumie pojedynczym aparatem, bo ten portretowy i makro to szkoda gadać. Szkoda, że nie zastosowano tutaj aparatu szerokokątnego. Byłby on zdecydowanie lepszym wyborem. Z głównego obiektywu w ciągu dnia można zrobić całkiem dobre zdjęcia. Przynajmniej tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Po zrobieniu zbliżenia lub wyświetleniu na większym ekranie wyraźnie widać, że gdzieniegdzie brakuje szczegółów i większej rozpiętości tonalnej. Tryb portretowy daje lekki efekt bokeh, ale nie ma co się spodziewać cudów. Mamy również dedykowany tryb nocny, który nie jest spektakularny i w sumie niewiele wnosi. Przedni aparat 16 megapikseli ze światłem f2.1 nie jest zły. Kolory są nieźle odwzorowane, jest również tryb portretowy i w sumie tyle. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, to maksymalnie Full HD w 30 klatkach i bez stabilizacji. Także efekt ocencie sami. Gdybym miał podsumować ten telefon, to do głowy przychodzi mi jedno słowo. Nieporozumienie. Być może trochę za ostre, ale w sumie nie mogę ocenić go inaczej. Nie jest to krok do przodu, nie jest to nawet krok w bok. Jest to krok wstecz. Zamiast czegoś nowego, ulepszonego względem zeszłorocznego modelu, dostajemy coś gorszego. Oczywiście nie jest to tak, że Realme 9i nie ma w ogóle zalet. Bo ma, choć niewiele. Jak na plastik, jest całkiem nieźle wykonany. Ma dobrą baterię, mini jacka i średnie, bo średnie, ale jednak głośniki stereo. Jednak ze względu na mało wydajny procesor widać wyraźne spadki płynności. Aparat nie zachwyca, brakuje AMOLED-a i łączności 5G. Przydałoby się również 6 GB RAM. I to wszystko w cenie 1099 polskich pesos. I szczerze mówiąc, jeśli nie chcemy wydawać majątku, to chyba bym wolał kupić Realme 8. Ewentualnie poszukać na promocji i trochę dołożyć do Realme GT Master Edition, który jest dużo lepszym telefonem. Ale wybór oczywiście pozostawiam Wam. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym telefonie. Może mieliście z nim do czynienia? Może macie odmienne zdanie? Linki do niego oczywiście umieszczam Wam w opisie pod filmem. Z mojej strony będzie to już wszystko. Pamiętajcie, łapa w górę i subskrypcja. Dzięki za oglądanie do końca i do następnego.